Dobry, z tej strony Prezesioro i witam Was w czwartej lekcji, na moim kanale. Dziś Wam pokażę, jak dodać kilka konsol do naszej modyfikacji. No to przechodzimy do poradnika. Ja swoje modyfikacje mam już dokumenty, My Games i tak dalej, tam gdzie są właśnie, gdzie umieszczamy nasze modyfikacje. Jest to nasza 80-ka, w sumie moja, co nie, ale dobra, przy której nie siedziałem już półtora roku. Więc może mieć jakieś błędy i dociągnięcia, ale to się kiedyś, naprawi się na pewno. I tak, oczywiście zacznie, jak zaczynamy robić jakieś mody, edycje, robimy zawsze kopie zapasowe. Ja nie będę robił tych kopii, bo gdzieś na dysku to 8 jeszcze mam. W tej samej, w tym samym stanie. I tak, będziecie mieli w opisie link do pobrania pliku z tego odcinka. W tym pliku będą właśnie konsole, które dodawałem. Oraz linijki, które należy wklepać do pliku XML, czyli moje śmierdze to jest Prezesioro. Te linijki pochodzą z 63 Mafisolec, więc ona nie jest wydana jeszcze, żebyście mieli do niej dostęp. Zaczynamy. Po pierwsze, kopia zapasowa, teraz po drugie. Plik, który go pobierzecie, ma takie coś jak konsole i tu są właśnie te konsole. To te konsole sobie wrzucamy do naszej modyfikacji. Może to być dźwięki, Prezesioro, skrypty, w którymkolwiek folderze. Byleby były naszej modyfikacji. Ja sobie to wrzucę do PSGR-u, bo tam jest reszta tekstur i tak dalej. Dobra, mam tu wrzucone. Teraz przechodzę sobie do pliku i3D, czyli PSGR-u. Odpalam. I sobie mam właśnie to 80, przy której nie siedziałem półtora roku już. Wrzucam sobie właśnie te konsole. Oczywiście tak, nie z pulpitu, tylko tam gdzie mam, czyli z dokumenty, My Games, mody, 80 stara. I Prezesioro, konsole i mam właśnie konsole rzucone. Ja mam w tym paku, dodałem wam 12 i 16 od Karasia, ale to są te same konsole, więc ja sobie 12 usunę, bo ona i tak jest niepotrzebna w sumie. I te konsole po prostu sobie wycinamy, w naszej modyfikacji wchodzimy i tam gdzie są zaczepy, tam sobie to wrzucamy, czyli pas. Oczywiście te, które są już nałożone, bo mamy z folderu naszej modyfikacji wrzucane, więc tu nie będzie problemu z teksturami. Jak jest za ciemno, to zapalamy sobie światełko. I teraz sobie właśnie te konsole musimy ustawić. Ja sobie cały folder będę teraz ustawiał. Najwygodniej jest, myślę, że tak jest. Najwygodniej właśnie to się ustawia w ten sposób. Nie wiem, wy sobie po swojemu ustawicie, ja po swojemu ustawiam, żeby nie było. To już tur właśnie stolowski od oryginalny z gry mam ustawiony, teraz została jeszcze 16 od Karasia. To sobie też go ustawię i będę miał to z głowy już. Co prawda tak, trzeba go trochę wyskalować, bo jest ciut za mały, ale nie po to ten poradnik nagrywam, żeby wam pokazywać skalowanie. Ja to pokazałem na poprzednim odcinku, lekcja 3, więc sobie tam zajrzycie, jak nie wiecie jak. Lub nawet nie znacie podstaw tego programu. Ja tu nie będę wam teraz pokazywał. Sobie tylko to zmienię. O, żeby tu ładnie. Dobra. Dobra, może być. Jest, jakoś jest. Dobra, to mamy już ustawioną naszą konsolę. Ale to nie wszystko. Musimy teraz zrobić zaczepy do tej konsoli. Czyli sobie create i tworzymy nasz folder nowy. Usuwamy go i wklejamy tam, gdzie jest folder cała konsola. Past. No i go podpisujemy. Ja sobie go podpiszę trans zaczep. Będzie to oznaczać to, że ten zaczep będzie przy zmianie konfiguracji każdej konsoli będzie on się po prostu zmieniał. Położenie będzie zmieniane. I teraz jeszcze raz sobie utworzę. Usuń, znaczy nie, kopiuj, wklej. I to będzie już folder, czy ten transform od zaczepu zaczep. Pamiętajcie, że zaczep musi mieć wygięte zawsze tu minus 90. Ja właśnie popełniłem błąd i przy fartku nie zrobiłem tej wartości i dlatego wam nie chce działać. A czy on działa tylko od tej strony, od tego lewego koła, tylko jakbyśmy podpinali coś od strony boku lewego. Dobra. No dobra, to teraz tak. Przechodzimy do naszej linijek, które musimy wklepać do naszego pliku. Ja to mam właśnie wszystko w 60 zawarte. My będziemy mieli to w oddzielnym pliku, te linijki już ładnie wklejone, gotowe. Są gotowe, co nie? A jest to taka linijka jak właśnie frontal configuration i to właśnie całą linijkę sobie skopiuję. No jest, tego widzicie, jest trochę tego, długa jest strasznie, bo dlatego, że tam jest chyba 5 czy 6 konsol przy peku, Mafisolec wklejonych.
czy wklejonych zrobionych, więc jest trochę tam różnych konfiguracji. Wkleję tu, wchodzę sobie na dół i ja zazwyczaj robię tak, że wklejam to zawsze pod linijką Attacher Joints, czyli w tym miejscu wkleję. I tak, na pewno ta linijka jest za długa, sobie teraz powycinam, to tak, to zostawiam, bo to jest, to się przyda, więc to musi zostać, ale już od stąd na pewno już można usunąć. Usuwamy do tego, tak, do tego, zaczep ładowacza, to jest bardzo ważna linijka w tej konfiguracji, sobie tu wkleję, a to sobie już usunę. Sprawdzam, czy linijki są prawidłowo zrobione, czyli tak, pierwsze wejście linijki kończy się, drugie się kończy, trzecie się kończy, czyli nie będzie błędu z tym, że nie będzie nam konfiguracja działała, bo może nieraz być z tym problem. Też o tym wspominałem na innych poradnikach, więc proszę tam zajrzeć. To jest czwarty poradnik, więc jest co oglądać. Jest godzina dobra, nawet więcej oglądania. Bez konsol, dobra. To będzie tur 1, to jest ten tur, który tu nam wypada pierwszy, czyli to jest tur 16. I w to miejsce, czyli node, co tu pisze, w to miejsce wklejamy indeks naszego tura, czyli to będzie ten indeks, kopiuj. I tu wklej. I w tur drugi, tur 2. Będzie indeks od stola, czyli to kopiuj i tu wklej. To sobie w ten sposób, bo już nie chcę się ciąć. Tak, nagrywam dziś szybko, bo się śpieszy mi, dziś muszę jechać samochodem i tak mi się śpieszy, ale chcę nagrać. Ramy nasze nie posiadają, więc to odpada. Węży też nie. Więc to jest na tyle bez konsol. Ale teraz musimy ustawić w konsola tur 1. Cenę sobie będziecie wpisywać jak chcecie wy, ja nie będę tutaj bawić się cenami. Musimy tu poustawiać wszystko. Zaczynamy od linijki zaczepu, która i to jest indeks właśnie do niego, czyli nie trans, a zaczep, który właśnie tu utworzyliśmy. On ma wartości 0 i tak zostaje na razie. Kopiuj, tak zostaje. Klej, past i tak, teraz właśnie mamy tur 2, tur 3 rama i ten zaczep ładowacza. Więc tak, te węże i te tury można to wszystko wywalić bez zbędnego kopiowania. A sobie z góry to kopiujmy gotowce już z indeksami. Wklej i git. No dobra, tur 1 jest, tur 2 jest. No dobra, ale to jest przecież niewidoczne. I w tym miejscu, gdzie jest tur 1, czyli w tym miejscu active, że widoczność, wpisujemy TURE, czyli że jest widoczne, czyli tur 1, ten tur 16 nam się pojawi w grze po wybraniu konfiguracji. I w tym miejscu, jak jest zaczep ładowacza, tym ustawiamy właśnie trans zaczep, czyli indeks tego kopiujemy. Kurwa, coś mnie nas dziś spędzi się chyba w kurwie na kogoś jeszcze. Pewnie na jakiegoś gówniaka z YouTube'a sobie będzie pisał, że opryskiwacz jest jakiegoś chuligana niż kurwa mój. Ale chuj z tym, tak mnie nos napierdala. Ja pierdolę, kurwa, swędzi w chuj. Dobra, to tak, wkleję tu właśnie tą linijkę. I w tym miejscu, jak jest ta translacja aktywna, to musimy... Nie no, musiałem się iść wysmarkać, bo naprawdę mnie tak swędzi ten nosek. Kurwa, jak mnie ktoś wkurwi na tym YouTubie, to ja nie wiem dziś. Na pewno coś tam będzie się działo, na pewno. Ale dobra, i teraz na czym skończyłem, na tej translacji, to nie? Tu jakieś linijki wklepałem, nie pamiętam co tam robiłem, ale dobra. Jeszcze raz. Ten zaczep, co nie, musimy ustawić tak jak są właśnie te tu dziurki. Jest już tak ustawiony od tego. Karas już to zrobił i możemy te indeksy sobie stąd skopiować, wkleić. Ale to nie zadziała nam, ponieważ konsola nie jest wyzerowana. Czyli gdzieś się zaczyna w tym miejscu. Stolu, owszem, możemy tak zrobić, bo jest indeks jej na 0 ustawiony w tym miejscu, więc ten zaczep nie zmienia położenia. W tym miejscu, jak sobie przesunę, co nie, to automatycznie to zmienia położenie. A jak to zrobię do 0, co nie, gdzieś tu w tym miejscu 0 jak będzie, to ten transform znów zmienia miejsce. Więc to musi wszystko wrócić do normy i sobie musimy ręcznie teraz ustawić trans. Czyli jak ja robię tak, przesuwam do jednej strony, trochę w tą stronę, trochę do góry, tak żeby było mniej więcej gdzieś w połowie tej dziurki wyciętej, pidziet,
i się patrzę, jak to jest ułożone. No jest faktycznie po środku, no to znów przesuwam do połowy i patrzę, aha, jest tak po środku, to sobie może wrócić na środek i trans zaczep też sobie tak mogę ustawić, trochę do góry dać, trochę w bok i mam ustawiony. O, pamiętajcie, że musi on zawsze być do środka i to co zostało, czyli ze środka kopiuję, kopiuj i w tym miejscu tak. Translacja Y nic nie było, czyli w tym miejscu będzie 0. W tym będzie to, co tam było w Y i w Z kopiujemy i tu wklejamy. Dobra. No to już mamy w konsolatorze 1 ustawiony zaczep. Położenie zaczepu, co nie? Trans zaczep. I teraz został nam stol do użycia. Teraz jak już tam dodaliśmy, to możemy stąd sobie to usunąć, bo to jest niepotrzebne już. Czyli to, co nie, tą linijkę, jak klikniemy na ten, na tą linijkę, odnośnie nam ta się podkreśli. Czyli tą całość kopiujemy i wklejamy ponownie. Super. Teraz co musimy zrobić? A zmienić położenie wyświetlanie tura. Tur 1 z turem 2. Po prostu tylko widoczność tego zmieniamy. Zmień tak, tak i super. A tu się coś porobiło. True on o, teraz jest bezbłędnie. Super, co nie? I teraz tak, zaczep ładowacza. To zostaje, jest ok, ale translacji musimy znów zmienić pozycję. No i teraz możemy użyć właśnie translacji ze stola, ponieważ on ma położenie całego konsoli na 0 ustawione, widzicie, 0. I nasz attacher nie zmienia też położenia, czyli w tym miejscu jest położony. To tak, kopiuj. Past. Kopiuj. Past. Co prawda zmieniło się niewiele w linijkach, praktycznie nic. Ale to jest zawsze jakaś zmiana zaczepu. Nawet milimetry, to ten zaczep inaczej już będzie pasować. No i to już jest na tyle. W sumie. Możemy teraz to zapisać, odpalić w grze i nam zadziała. O tak, będzie ten tur i ten tur będzie się podczepiać. Ale wytłumaczę najpierw wam, o co mi chodziło z tą nieszczęsną konsolą. Ponieważ ten tur ma tą wartość ustawioną w tym miejscu. Więc jak ja sobie go... Może tak, najpierw zapiszę sobie tak, jak teraz to jest zrobione. Czyli tu zapisz, tak, żeby nie było błędów. I to też sobie zapiszę, Ctrl-S. Wyjdę. I teraz wam pokażę, o co mi chodziło, że musimy nieraz ręcznie ustawiać zaczep, a nieraz możemy z gotowca ściągnąć. Chodziło o to, że jak mam tu zaczep, co nie? Zapalę światło, bo za ciemno. Konsolę, tur 16. Wam pokażę tak. Widzicie ten teraz, transakcja Y? 525, co nie? A jak ja sobie teraz to ustawię do wartości 0 i sobie ten, powiedzmy, to transakcję chcę ponownie, widzicie, to teraz ta wartość 525 jest gdzieś, kurwa, w polu. Ale ja chcę, żeby była, no tu, w tym miejscu, co nie? Tak ja to zacznę przesuwać, to automatycznie wszystko się zmieni. Tu jest pozycja 0. Zaczep się gdzieś w pola idzie. A w stolu, stol jest automatycznie zrobiony na 0. I attacher jest w swoim miejscu. Inaczej. Cofnę wszystko. Co bardzo. Tak. Trans zaczep jest na 0 ustawiony. Co nie? I jak to sobie... Wezmę to sobie skopiuję, co nie? Te 525 do trans zaczepu. Klej. To on już całkiem inaczej się ustawia, widzicie? Dosłownie całkiem inaczej się ustawia. Widzicie? Gdzieś tam w kabinie wlazł. Tam gdzie farmer siedzi, kurwa, to co będziecie do głowy przyczepiać tur, czy do ręk, czy do rąk? Dlatego mówię, nieraz trzeba ustawić ręcznie. A wezmę teraz ze stola, sobie skopiuję linijki do trans zaczep. Wklej. Kopiuj. Wklej. I widzicie, ustawiło się w tym oto, tym samym miejscu, co nie? Trans zaczep się ustawił w tym samym miejscu. Morał jest tego taki, że nie zawsze nam, tak jak wam pokazałem, zadziała. Musimy nieraz sobie samemu ustawić właśnie indeks zaczepu, czy te translacje całe.
To nie jest moja wina, tylko wina tego, jak Karaś zrobił ten tour. Bo ja, dla mnie to powinno być wszystko wyzerowane, co nie? Poziomica też jest wyzerowana. Można sobie położyć różnych, no ale to tam kurwa głupoty pierdol, dobra. Teraz szukaj, Dominik. Jest Ursus, jest polska paczka. No i są mody, które będą w modpaku, kurwa, w zapowiedź wam zrobiłem. One już działają, ładnie wszystko sprawnie. Teraz zrobię na czymś innym, pracuję sobie po nocach, bo w dzień robota, nauka, nie ma czasu. Sklepik, małe ciągniczki. 80 nasza, ok, kup. Błędów nie ma. Konsolę sobie wybieramy, też błędów nie ma. Kupię sobie konsolatur 1, czyli ten od Karasia, 16. I tur od właśnie z gry. Do tego napędam. Ok, kupiłem. I teraz właśnie sobie ładowacze czołowe. Kupię sobie jak już jak idzie. Tu 12 nawet sobie kupię, bo to jest jeden ciot przecież. Podobno chyba. Dobra. A spierdolony jest. Dobra. To już sobie poczepię właśnie tą 12. Nie grałem długo na tym modzie i naprawdę wam powiem szczerze, że porównać, jak go porównam do 60 i do Fertka, to on ma spierdolone wszystko dosłownie. I skalę, i jazdę, i hamowanie. On w ogóle jakby hamulców nie ma, tak hamuje chujowo. Skręca, rozpędza się, taki kurwa chujowy to. O, tu się gdzieś pierdoliłem, kurwa. O, widzicie? Podczepiłem. Co prawda? Tak. Tur 12 wchodzi w konsolę, dlatego że to jest konsola od tura 16. Ale to jest tylko przykład, co nie? Ja wam teraz nie będę tu pokazywał, bo się śpieszę. Gdzieś jechać muszę. Ale to wam pokazuje, że można dodać więcej niż jedną konsolę do naszego moda. Tak, prezes lubi rozbudowywać niektóre rzeczy. A teraz jest właśnie konsola od oryginalnej gry. Widzicie? Kurwa, hamulec, człowiek, kurwa, no i się wpierdoliłem, pizdu. Nie wiem ile czasu nagrywam, ale macie przykład, że można dodać kilka konsol naraz. Możemy dodać do tego też konsolę od tura takiego jak ja mam przy Fertku lub jeszcze innego. Akurat to jest wszystko fototekstury, no w sumie to też. Mało ważne. Morał jest tego pojemnika taki, że można dodać kilka konsol na jednym, w jednym modzie, jednej konfiguracji. A dynamiczne węże jak poczepić pokażę wam w innym kiedyś odcinku. Jak masz jakieś jakąś propozycję na poradnik, napisz mi w komentarzu. Ja to rozważę i nagram. W kolejnym odcinku raczej pokażę jak dodać do tej 80 otwierane elementy typu w kabinie, drzwi, maska i tak dalej. Jeszcze wam pokażę ciekawą rzecz, która będzie może w modpaku, jak będzie jeszcze spoko, a to jest siewnik ciekawy. Mam takie dwa fajne poznaniaki zrobione z poprawką, bardzo dobrą poprawką modelu. I co nie, on wygląda sobie tak normalnie, jakbyście nie wiem, widzieli u siebie na gospodarce, ale można dodać jeszcze parę konfigów. Typu na przykład zęby tył, czy to są pazury zęby, jakoś tak nazywają ludzie, lub brony, które były w 13. W 17, 15 i 19 nie widziałem takich modyfikacji, a na pewno wiele ludzi by chciało na takim pograć. Jeszcze są znaczniki, które działają, no i to tak właśnie wygląda. Na pewno wiele osób na tym by chciał, na takim czymś chciałby pograć. Więc, no co, zostawcie subka, lajka w górę, napiszcie, że chcecie. A może ten modpack jednak wyjdzie? Zobaczymy. Na razie siedzę przy 80 i dłubię coś w tym. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Siema.